Panie, ilu głosem zostało podjęta uchwała? Proszę bardzo, Nie, pan sportu, w statucie mówię, że wiceprzewodniczący albo członek zarządu powinien być. Nie, jeszcze raz prosi, to nie, nie, nie może być. Dziękuję bardzo. Druk numer 392, projekt zarządu w sprawie powołania Komisji Kultury Rady Dziedziczej Koni Czerwony. Paragraf pierwszy powołuje się Komisji Kultury Rady Dziedziczej. Paragraf drugi brzmi: ustalamy tutaj zakres komisji. Paragraf trzeci: ustala się następujący skład komisji. I tutaj z tego co wiem, do tej Komisji Kultury zgłaszała się pani radna Patrycja Krok. Kto jeszcze z państwa? Ja się też zgłoszę. To ja też muszę zgłosić. Dziękuję bardzo. Mateusz Drożdż. Tak. Czy jeszcze ktoś jest chętny do tej komisji? Dobra, do uczestnictwa w niej. Dziękuję bardzo. Ustalony skład komisji: Patrycja Krok, Tomek Szybowski, Mateusz Drożdż. Komisja zostaje w takim składzie przedstawiona. Przystąpmy do głosowania. 6 jest 50. Paragraf 7. Nie, tam jest akurat jest błąd w druku, ale jest tam wszędzie leci punkt 5 i 6. I punkt. Jest, tak. A tu jest poprawka, po prostu tam drapało nam się po prostu przekłamanie. To jest 7 zamiast 10. A przepraszam, że robimy. Tak. 392. Komisja Edukacji, tak? Nie. Komisja Edukacji już była. Przystąpimy do głosowania projektu zarządu. Kto jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została przyjęta.